You are shit. Dlaczego? Nie, tak nie zrobię, bo tak nie jest, bo tak nie chcę, a ty sobie się cicho i nawet się nie waż znowu mi podsuwać te swoje myśli. Ciuk, 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 zrobił się malutki. Cześć, mam na imię Lena, fascynuje mnie psychologia i w dzisiejszym filmie zebrałam różne narzędzia, informacje i ciekawostki na temat krytyka wewnętrznego. Każdy z nas, przynajmniej większość zdecydowana, posiada takiego krytyka wewnętrznego i z dzisiejszego wideo dowiecie się, skąd on pochodzi, co z nim robić i jak z nim pracować. Z takiego olbrzyma, strasznego za naszymi plecami zrobimy o taką malutką postać, która mieści się na dłoni i zrobimy z niego, jeżeli nie przyjaciela, to kogoś, kto będzie z nami współpracował. Ponieważ większość z nas posiada takiego krytyka wewnętrznego, który nam zdecydowanie nie służy, chciałabym, żeby to wideo trafiło do jak najszerszej masy ludzi, więc Ciebie poproszę teraz o postawienie lajka, napisanie komentarza w trakcie oglądania, jeżeli przyjdzie Ci coś ciekawego na myśl, oraz dzwoneczek, jeżeli nie chcesz ominąć następnych wideo, a my zaczynamy. Pierwsza dobra wiadomość, głos w naszej głowie od krytyka wewnętrznego to nie jest nasz głos. Czyli w takim razie, jeżeli nasze życie wyobrazimy sobie jako wędrówkę przez las, zahaczamy nieraz o różne rzepy. Wyobraźmy sobie, idzie sobie człowiek i takie rzepy, które naczepiają nam się na nasze ubranie albo na ciało. Te rzepy można przyrównać do głosów różnych osób z naszego otoczenia. Mama, tata, ciocia, wujek, babcia, dziadek, koleżanka, kolega, szef z pracy. I następny krok, kiedy taki głos do nas dociera, należy zadać sobie pytanie, a kto tak mówi? Czyj to jest głos? W psychologii mówi się, że krytyk wewnętrzny rośnie, rozrasta się na bazie tak zwanej traumy narcystycznej, czyli dziecko, które nie doznało wystarczająco ilość miłości, nie zostało mu poświęcona wystarczająca ilość czasu, a to jest większość z nas tak naprawdę, tak? Jeżeli posiadacie dzieci, to pewnie już doszliście do wniosku, że niemożliwe jest dać tyle tej miłości i czasu. Każdy rodzic robi to, co może, to nie jest w żadnym wypadku napadka na jakiegokolwiek rodzica. Dla krytyka wewnętrznego nieważne jest, jak ty się czujesz, czy dajesz sobie radę, tylko efekt końcowy pracy. Zrobiłeś, czy nie zrobiłeś? Krytyk wewnętrzny wiąże się z takim mechanizmem rozszczepienia, zero-jedynkowym sposobem myślenia, inaczej mówiąc czarno-białym, tak? Albo jestem doskonała, zrobiłam wszystko, albo jestem totalnym zerem, na nic się nie nadaje. W życiu tak nie jest. Jest więcej kolorów niż czarny i biały i jest dużo więcej liczb niż 0 i 1. Tak? Takie myślenie w tym kierunku czarno-białym to jest taka już bipolarna sprawa i dosyć poważne zaburzenie. Poproszę Was teraz, osoby odważne, w komentarzach napisanie kilku przykładów takich głosów. Jakie głosy może podpowiadać, szeptać nam do ucha krytyk wewnętrzny? Jesteś niewystarczająco mądra, jesteś niewystarczająco dobra, żeby zrobić coś. Nie zasługujesz na to, nie możesz zarabiać tyle pieniędzy. Najlepiej wszystko zrobić za darmo dla wszystkich. Innym można, ale Tobie nie. Dlaczego? Krytyk wewnętrzny może oceniać nas bardzo surowo, wręcz zaszczuwać do takiej klatki, gdzie najlepiej to się schować, żeby nikt nas nie widział, nie słyszał, żebyśmy nikomu nie przeszkadzali i przepraszali w ogóle za to, że żyjemy. To jest bardzo, bardzo wykrzywiona postać tego zlepku, co się do nas przyczepiło podczas drogi życiowej. Ich można nazbierać tyle na swoje ciało, że tych rzepów będzie tyle, że Was już tam nie będzie widać ani słychać. Jest po prostu jeden wielki rzep. A gdzie jesteś Ty? A co Ty chcesz? A co Ty czujesz? Tego już nawet i nie wiem i nie pamiętam. Niedawno rozmawiałam z chłopakiem, to była taka rozmowa terapeutyczna i zadając mu pewne pytanie, co on by chciał, jak on by widział to najlepiej, on się zawiesił, powiedział, a ja o takich rzeczach w ogóle nawet nie myślę, ja mam jakieś problemy do rozwiązania, rzeczy do zrobienia, ale to, co ja chcę i co ja czuję, ja takie coś to w ogóle nie ma tematu i to już jest straszne. W psychologii jest takie też pojęcie praca na przekonaniach. My nazbieraliśmy podczas życia różnego rodzaju przekonania. Ktoś uważa na przykład takie przekonanie, życie jest ciężkie, kobiety to niedobre kobiety i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne wtedy zatrzymać się i zadać pytanie sobie albo innej osobie, kto to mówi, kto tak uważa. I tutaj nagle będzie takie, ojej, a przecież tak mówił zawsze wujek Filip, albo dziadek Marcel, tak? Albo koleżanka. I się okazuje zaraz,
że proszę bardzo, to nie jest w ogóle moja myśl, ale ja ją wzięłam z jakiegoś powodu, jak taki rzepik, naczepiłam do siebie i poszłam sobie dumnie z tą myślą przez życie. I ona co jakiś czas, w jakichś ważnych dla mnie momentach, kiedy ja chcę realizować swoją pasję, kiedy ja coś chcę robić, nagle ten rzepik się odrywa i odzywa i mówi głosem tej cioci Ali, czy tam babci, czy koleżanki, czy dziadka, a wiesz, ty to nie powinnaś jednak, tak? I ważne sobie zdawać z tego sprawę. Zgodnie z myślą, że życie nie jest rzeczywiście czarno-białe, ani zero-jedynkowe, krytyk wewnętrzny w takim razie również nie jest aż taki zły. A jeżeli w ciele mamy organy, serce, wątroba, nerki, tak, każdy z nich spełnia swoją funkcję. W naszym takim mentalnym, psychicznym ciele również są organy. Krytyk wewnętrzny to jest jedna z takich struktur, która żyje w nas. I on czasami rzeczywiście jest przydatny. Zobaczmy do czego. Jeżeli wykonuję jakiś projekt w pracy, tak, jest wymagający i ja stawiając sobie wyższe wymagania krytyczne, w taka skrajna forma perfekcjonizm, ona jest szkodliwa, tak, ale powiedzmy w jakiejś takiej dozie umiarkowanej, ona nam pomaga, ona nam się pomaga rozwijać się, rzeczywiście stawać się lepszym. Tutaj ważne tylko to odśledzić, czy ja się rozwijam dlatego, że boję się ze strachu, bo nie chcę być gorszy, bo chcę być akceptowany, czy ja się rozwijam dlatego, że ja to chcę i to jest moja pasja. Z jakiego powodu, co ona mi kieruje? Ja pamiętam ileś lat temu mój własny moment konfrontacji ze swoim krytykiem, gdy wręcz tocząc w kółko jaką myśl w głowie negatywną, powiedziałam na głos nie, albo nawet zamknij się, nie będę Ciebie słuchać. Wiecie, to było na tyle, to był moment, kiedy ja stałam się większa od tego krytyka, tak? I wręcz na głos wyrwało się ze mnie taki głos, że nie będę ani Cię słuchać, tego głosu czyjegoś, ani tak robić. I takim, wiecie, jak taki pies, taka mama, pies nieraz warszcza na szczeniaki, żeby się uspokoili, takie ra, tak? I oni się uspokajają. I ten głos nagle ciuk, zrobił się malutki. Więc jeżeli taka myśl do Was przyszła, możecie odwrócić się, powiedzieć mu nie, tak nie zrobię, bo tak nie jest, bo tak nie chcę. A Ty sobie się cicho i nawet się nie waż znowu mi podsuwać te swoje myśli. On nie ma tutaj więcej nic do powiedzenia. I jeszcze tak, żeby było obrazowo, można takiego krytyka porównać do malutkiego pieska. Wyobraźcie, że sobie idziecie i nieraz są takie małe, ale dosyć upierdliwe pieski, które strasznie głośno czekają, szczekają, czepiają się do Waszej nogawki i i takie bez końca, tak? I taka szczekaczka nieraz pracuje w głowie. On nie jest taki groźny, nie należy mu nadawać takiej wielkiej rangi. To jest piesek, mały piesek, dosyć upierdliwy, bo on non-stop szczeka w tej głowie i te myśli natrętne w kółeczko nam lecą, nie? Tego pieska można by odkopnąć, ale tutaj obrońcy zwierząt zaraz się zbuntują. Można usiąść do niego, pogłaskać. On nie jest groźny. To nie jest coś, co jest silniejsze. To też trzeba zdawać sprawę. To jesteś ty. Wiecie, jak dzisiaj moja córka przestraszyła się w pokoju, jakaś tam meszka wleciała, czy motylek, czy karaluch, tak? I to nam się wydaje, my się boimy takiej rzeczy, ale ona, jeżeli patrzeć obiektywnie, jest malutka i boi się nas. Ona jest naprawdę malutka i delikatna. Strach ma wielkie oczy. Nie nadawajmy mu więcej władzy i siły, niż on rzeczywiście ma. Zdawajcie sobie sprawę, że to nie jest coś większego i to nie może z racji swego rozmiaru i bytu Was pokonać. I teraz na koniec, żeby już ostatecznie pożegnać się z tym krytykiem, albo przynajmniej wykonać pierwszy krok w tym kierunku, zapraszam Was do zrobienia sobie terapeutycznego ćwiczenia. Ćwiczenie jest zaczerpnięte z nurtu terapeutycznego Gestalt i niczego nie wymaga poza trzema krzesłami. Możesz go wykonać sam, nie korzystając z pomocy profesjonalisty, psychologa, psychoterapeuty, tylko w dzisiejszych czasach, dzięki istnieniu takich środków jak internet, możemy sobie pomóc sami. Rozstawiamy trzy krzesełka, najlepiej w kształcie trójkąta. Na każdym z tych krzesełek będziesz siadać po kolei i obierać pewną postać. Wyobraź sobie, że jesteś w teatrze, wciel się w rolę aktora. Na pierwszym krzesełku będziesz ty sam, człowiek, który właśnie słyszy głosy jakiegoś krytyka, tak? Czyli troszeczkę w roli ofiary. Jesteś taki biedny, skulony i słyszę, że ciebie atakują.
na drugim krzesełku będzie siedział Twój krytyk, czyli właśnie ten głos, który będzie Ci mówił różne niefajne, nieprzyjemne rzeczy, które hamują Ciebie i Twój rozwój. I na trzecim krzesełku posadzimy takiego dorosłego, mądrego, wspierającego, kochającego i bardzo dobrze życzącego Tobie człowieka. Ćwiczenie polega na tym, że każdą z tych osób będziesz Ty sam. Tak, bo Ty sam mówisz do siebie w sposób negatywny i Ty sam, jako dorosły człowiek, możesz też siebie wesprzeć. Siadamy na pierwszym krzesełku krytyka i zaczynamy krytykować siebie. Co słyszysz najczęściej? Wypowiadaj te wszystkie zdanie. Jesteś niewystarczająco mądry, ładny, ta praca nie jest dla Ciebie, ta dziewczyna nie jest dla Ciebie. No co Ty tam wiesz? Daj spokój. Nie powinieneś tego robić, nie odzywaj się, bo będzie jeszcze gorzej. Jakie jeszcze myśli? Napiszcie w komentarzach, pomóżcie mi, jakie jeszcze myśli krytyka mogą przychodzić. Następnie przesiadamy się na krzesełko swoje, czyli siebie, i teraz jesteśmy w postaci siebie. Opowiadamy wszystko na głos, to co czuliśmy, kiedy słyszeliśmy te przykre słowa. I należy to powiedzieć właśnie temu krytykowi. Nie widzimy go, ale wyobrażamy sobie. Uwaga, jeszcze raz. Mówimy o swoich uczuciach. Na przykład, kiedy tak mówisz, jest mi przykro, cała się kurczę, boję się. Opowiadamy swoje uczucia cielesne i psychiczne. Co się z Wami dzieje, kiedy coś takiego słyszycie? Kiedy ktoś Ci mówi, że nie jesteś warta, jaka się robisz? Dokładnie należy nazwać każde to uczucie po kolei i skierować to do krytyka. Następnie po wykonaniu tego zadania przesiadamy się na trzecie krzesełko i teraz jesteśmy dobrym dorosłym. Jesteśmy osobą, która z życzliwością i z miłością traktuje nas. Starsza, mądrzejsza, możecie sobie kogokolwiek wyobrazić, ale tak naprawdę zdradzę Wam już spoilera, że taką osobą jesteście Wy sami, dla siebie samego. Czasami to nie przychodzi od razu, ale można się tego nauczyć. Siadamy na krzesełku osoby wspierającej, dobrej i życzliwej i zwracamy się też ku sobie. Co ona zauważyła, co ona uważa, tak? I teraz bronimy siebie oczami tego dobrego, dorosłego. Życzę Wam wszystkim zdrowia psychicznego. Jeżeli się podobało lub dowiedziałeś się czegoś nowego, dziękuję za lajka, dziękuję za komentarze, za Waszą odwagę, że piszecie, dzielicie się i nie boicie, nie słuchacie tych swoich krytyków wewnętrznych, że może lepiej nie pisać, bo jeszcze ktoś przeczyta i jeszcze coś napisze. Jeżeli też idziecie w kierunku takim, żeby umniejszać tego krytyka i bardziej pozwalać sobie dochodzić do głosu, to bardzo się cieszę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.